Hola, hola. Hey guys, welcome back again. So today we're going to be diving into Cabaret's anime room room, Little Red Riding Hood. Stick around with me to the end of the video. Don't forget to like, subscribe, and comment on this YouTube channel. As always, feel free to use our Buy Me Coffee link to make priority requests on the next video lecture on our YouTube channel. Stick around to the end, guys. To nie tylko światła Jupiterów i scena. Prawdziwy teatr jest za kulisami. I love the way this guy, I love the way this guy normally enters his character with so much energy. Like, it feels so real to him. Like, the guy is really good, yeah. Sorry for that post. I just want to make that point clear because every time I react to their video, I always wanted to say that, but I always forget saying that. So I want to just take this opportunity to say that I really love this guy whenever he comes on stage, the way he enters his character. Sorry for that. Let's continue. Raz. 600. 606. Dobrze. O! Witam kolegę. Cześć. Za ile zaczynamy? Za chwileczkę. Okej. A co dzisiaj gramy właściwie? Bodajże czerwony. Ale sprawdzę jeszcze. Tak, czerwony kapturek. Jak to czerwony kapturek? W takim razie gdzie jest reszta? Jaka reszta? Dałeś mi tylko 12 zł. Pytałem o resztę aktorów. A, aktorów? No to zresztą jest tak, że Romkowi nie przedłużyli angażu. Waldek powiedział, że zagra, owszem zagra, jak mu kupią nowe baletki. A Krysia coś. Krysia to wczoraj na macierzyńcy. Co takiego? Romkowi nie przedłużyli angażu? Jakim cudem? Przecież on jest narratorem. Jest! O, jest! Był. Był narratorem, był. Lepiej sprawdź, jak tam frekwencja na sali. A co tu sprawdzać? Cała sala dzieci, jak zwykle. A przecież nie zagramy czerwonego kapturka we dwóch, nie ma mowy. Dyrektor powiedział, że jak zależy nam na robocie, to zagramy. To już? To już?
masz. To kto zagra czerwonego kapturka? To może ja. O, dobra, pokaż, tylko szybko. Pyk. Sportówka będzie lepiej, zobacz. Tu pyk. Szybciej, no szybciej, no co? Torbę, daj mi torbę, torbeczkę, torbunię, dawaj. Co ty zwariowałeś? Czerwony kapturek z takimi zębami? A czego ty się ode mnie spodziewasz? Ja całe życie w tym teatrze gram borsuka. Nie no, bardzo cię przepraszam, to jest wilk? No wilk. O to jest wilk? No to... Wilkołak. Wilkołak. Czerwony kapturek i wilkołak. Hola, hola. Pewnego dnia, jak 17 każdego miesiąca, czerwony kapturek szedł do swojej babci z zakupami. W reklamówce było mleko, mleczko, chleb, chlebuś, sól, sólus i landrynki. I la... co? Oho! A któż to tam się chowa w trawie? Zapytał czerwony kapturek i ze strachu schował się w zaroślach. Uciekam. Kola! Odpowiedział wilk. A dokąd stoisz, czerwony kapturku? Odpowiadaj całym zdaniem i wyłaź zza krzaka, bo i tak cię widzę. Idę do babci z zakupami. Może landrynkę? Wilk z wrażenia schował się w chaszczach. To ja idę na spacer. Skłamał, bo wszyscy wiemy, że pobiegł szybciutko zjeść bab. Umyć nogi w zimnej wodzie, więc wilk miał mnóstwo czasu, żeby dobiec do domku babci, żeby ją zjeść, żeby się za nią przebrać i żeby zaczekać na czerwonego kapturka. Oj, oj, jak mnie wszystko boli i ręta niziutka. Narzekał wilk. Babcia! Narzekała babcia. Babcia narzekała. Tutaj też narzekała. Babcia narzekała, kiedy do domku wszedł czerwony kapturek. Dokąd biegniesz, babciu?
do toalety! Zobaczy, czy mam wielkie oczy! I co, masz? Chodź i sama zobacz! Podstępnie zwabił czerwonego kapturka wilk i natychmiast skonsumował ją w toalecie. Wilk bardzo sobie chwalił smak czerwonego kapturka, jednak odbijało mu się nieco starawą babcią i landrynkami. Właśnie szukał czegoś do popicia. Kiedy do domku zaczął zbliżać się gajowy Gugała. Who's gonna stitch? Można by powiedzieć, że praktycznie się nie poruszał. Gajowy Gugała szedł do domku powoli, bo miał drewnianą nogę. Czerwonego kapturka. Polewaj! Otwieraj! Bo to? Zapytał grzecznie wilk. Bo teraz wejdę, rozpruję cię i uwolnię ją. Nie rozpruwaj, prosił wilk. Rozpruję, rozpruję! Nie rozpruwaj, bo mi landryny na podłogę wypadną. No. Rozpruję, rozpruję! A że gajowy Gugała słynął w całym lesie z tego, że jest osobą bardzo słowną, wpadł do toalety, rozpruł wilka i uwolnił babcię, czerwonego kapturka i landryny. Co teraz? O, i tu, drogie dzieci, się kończy nasza bajeczka. Szczepiłeś przeciw. Babcia. Babcia. Zakochała się w gajowym Gugale. Za to gajowy Gugała zakochał się w czerwonym kapturku. A czerwony kapturek na zasadzie łańcucha zakochał się w... W kim? To ty mówisz. No mówię, ale mnie zmylasz. Ja ciebie zmylam. No, machasz mi czapką, to mnie zmylasz. To ja ci nogą machać? Nie wiem czym, to po co mi machasz? Ale mów, mówisz to mów. Ale co mam powiedzieć, jak jestem zmylony? Nie ma mnie. Czerwony kapturek się zakochał. Ciekawe w kim? W landrynkach. Koniec. I co, można? O, można? Gratuluję. Dziękuję bardzo.
Gratuluję. Ale landryny zagrały. Nie, no landryny mistrz, to wiadomo było. Kolego, dykcja, dykcja, kolego. No, no, dykcja. No to jak dykcja, no to nie landryny mistrz, tylko mistrz. Nie, no oczywiście, mistrz to już wiadomo, nie? Nie, kolega sobie raz na zawsze zapamięta, że dla aktora, dykcja jest sprawą priorytetową. No oczywiście, że tak. Dobry aktor to nawet dupa powie przez o. Tak, 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 na przykład, o, proszę bardzo. Dupa. O, o, szaboba. Bardzo proszę. No. Jutro też teraz gramy? Jutro, tak. Też we dwóch? Tak. A co, cały sezon będziemy grać we dwóch. Wszystkie sztuki, dla małych, dla dużych, dla grubych, dla chudych, wszystkie sztuki we dwóch. I zaczniemy od jutra, też we dwóch. A co? 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 Że a co? No to jutro sobie zagramy. Bardzo proszę. Ja o! To... Ale sobie zagramy. Śmiało, co? Alibaba i 40 rozbójników. Oh my god. So, I don't know the name of that guy that I said I liked, actually. I would like to know his name because he really knows how to, what is the word, position into character, like, you know, seem all nervous and everything, but it's just part of the play. And I don't know how he does that because, you know, acting all shivery and all that stuff, but it was a good play. Although I don't seem to understand why he had the underwears in his pocket and what they were doing with that. So that's still a question I have. So if you know the answer to that, tell me in the comment section. Thank you guys for sticking around to this part of this video. Don't forget to like, subscribe, and comment on this YouTube channel. Please suggest more cabaret, anime room, comedy that you want me to check out. And please, make the suggestion soon because I'll be seeing you guys on my next update. Until then, remain blessed and bye.